Droga kandydatko na księżniczkę, jeżeli chcesz rozkochać w sobie księcia, po prostu uwieść go, spowodować, żeby on się zakochał w tobie, to najważniejsza rzecz, nie możesz być w szoku. Ty nie możesz być w takim stanie, że jesteś zaszokowana. Wszystko jedno czym. Jeżeli jesteś zaszokowana, to znaczy, że ty nie wiesz, co masz zrobić, jak postąpić, jak się zachować, co odpowiedzieć. I w tym momencie zazwyczaj mówisz albo e. Nie jest to dobry pomysł. Najlepszym pomysłem jest przygotować się zawczasu na sytuację, w której książę lub kandydat na księcia jest w stanie cię zaszokować. I w tym momencie mieć przygotowaną, gotową odpowiedź. Ponieważ jeżeli okażesz, że twoja elokwencja kończy się na y albo na e lub na twoim milczeniu, pokrytym delikatnym uśmiechem, to informujesz tego księcia z bajki lub kandydata na księcia, że osiągnął szczyt twojego poziomu intelektualnego. I dlatego, droga kandydatko na księżniczkę, zapamiętaj sobie, próba ratowania sytuacji przy użyciu jakichś innych zabiegów w rodzaju nie daj Panie Boże seksu, tylko pogarsza sprawę. Jedyne, co może pomóc, to jest uśmiechasz się trzykrotnie i mówisz przepraszam bardzo, ale właśnie sobie przypomniałam, że na 18 miał przyjść do mnie mechanik od lodówki. I znikasz po cichutku. To jest jedyny moment, jedyny pomysł, czyli zniknąć w momencie, kiedy ci zabrakło intelektu, a nie pokazywać, że ci tego intelektu zabrakło i ty za wszelką cenę ten intelekt chcesz zastąpić czymś innym. Dlatego, droga kandydatko na księżniczkę, ja wiem, że to, co ja mówię, jest bardzo niepopularne i bardzo trudne do przyjęcia, gdyż to mi się wydaje, jak większości zresztą kobiet, że dzięki tym cudownością, które zostałaś obdarzona przez naturę, które dostałaś od losu, od matki, od tatusia, że tymi cudownościami jesteś w stanie zdobyć księcia. Nic bardziej mylnego. Te cudowności posiadają prawie wszystkie kobiety. Natomiast to, czego te prawie wszystkie kobiety nie posiadają, to jest umiejętność korzystania z mózgu i tę należy u siebie wyrobić, a potem dopiero korzystać z tego, co posiadają pozostałe kobiety. Dlatego, droga księżniczko, życzę ci, potrenuj wpierw proste sytuacje i pamiętaj, jak się znajdziesz w sytuacji, kiedy jesteś zaszokowana, to nigdy tego nie pokaż. Zawsze możesz odpowiedzieć, nie takiej historii w życiu już przeżyłam.